Więc witajcie w kolejnym odcinku, drugim z Alien Homing Invasion. Testujemy sobie dalej demo. Ostatnio tam zakończyliśmy na kilka poziomów. Pierwszych ogólnie muszę się przyzwyczaić do tego sterowania. No widzę tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, które można zmieniać. Tarcza mi się raczej nie podobała. Niech zostanie ten granat, będziemy z niego korzystać. Tutaj miotacz ognia również nie okazał się jakiś fajny, to mnie chyba ciekawi. Przebijalność pancerza zwiększa BB gun, broń od pszczółek. I tu jeszcze mam jakiegoś innego boosta. Co to jest? Więcej obrony. A tutaj zwiększa right health regen. Z tego co rozumiem, jak ujeżdżam przeciwników, to wtedy się zwiększa moja regeneracja zdrowia. Zasięg, ale szansa na... ciekawe. Dobra, idziemy do kolejnej mapki. Tutaj będzie jakaś kryjówka. Ciekawe, czy w ogóle będzie walka. Czy już tylko kryjówka. Cutscenka. Zaraz ci powiem, Jazwilk. Co i jak. Co jest? Dzieciaki mają całą podziemną bazę. Tak jest. Polacy rozkręcają samochody. Oraz, z tego co rozumiem, można kupić tutaj kilka rzeczy. Bonusowe jakieś informacje i tarcza. Ale mam mniej o jeden życia. A to zabezpieczony loot, po prostu. I jakieś inna strzelba. Dobra, czaję. I to tyle. Nie, sklep, ej. Czy to jest tego? Tak, tutaj można wreszcie wydawać pieniążki. Tylko praktycznie dosłownie na nic, ale to na nic mnie nie stać, czyli z dupy. A tu coś jest? Po prawo? Enter? A, po prostu zmiana różnych pierdół. To mnie nie interesuje. A to? A, strzelnica, nie? Dobra, czyli jak klikam, to... Jezu... Rozstrzał tych pocisków jest tak duży. Ale podoba mi się to nawet. Można fajnie nawalać, ile się da. W ogóle można sobie skakać. Jak myślę, co ja tu jeszcze mogę, właśnie zaraz, mogę się zakopać tak po prostu? Dobra, wychodzimy. Czyli kryjówki zawsze są bezpieczne. Idziemy teraz tutaj. No i to jest tak, tak jak Wilku dokładnie, ten, no jest bit, bity są dobre. I tak jak zauważyłeś, jest to jednocześnie live i odcinek, bo później to sobie montuję dla ludzi, którzy nie mogą być na live, prawda? Dawaj, ciebie od tyłu. Przekręcił się. Ucieczka, co jest? Gość ucieka z tą tarczą. O. Tylko te... Bierz to. Spieprzamy. Jakieś kolce w ogóle. Miotacz ognia, o nie! Ja chciałem sobie pszczółkami ponawalać. Załatwione. A to są jakieś klejnoty. Ciekawe, co one robią. Ale musimy przetrwać. Co to za broń? Przykleili do mnie jakieś kule. Patrzcie, pewnie gorzej się mi się z tym chodzi. Muszę się nie zagrzebać, niech zgadnę. O, tu już szarża jakaś. Ale się zgadza. Jakieś te klejnocy. Ale i znowu zbieramy te informacje po nich. Potężniejsi agenci. O, ziomkowie przybyli. Ciekawe, czy to właśnie, czy to są boty? Czy ludzie? Wydaje mi się, że to są boty. Zakopujemy się. Ciekawe, czy oni mnie widzą. I rzucę mu granatę od pleców. O, przeżył, patrzcie. Ten nic już nie ma. O! A jak jest w sumie potężniejszy... A nie, to nie ma potężniejszej mocy. Właśnie, można miotacz ognia po prostu trzymać. Nie ma żadnego super... strzału.
Osłaniamy dzieciaka. Na plecach w ogóle mi skoczył ten mój ziomek. Uuu, działko. Dawaj to. Dawaj. I jednak minigun najlepszy. Co to jest? Ale muszę przeładować, o nie. Dobra. Cały krążownik się rozleciał. Skąd ciekawe wiem, ile jest amunicji. No, oddamy sobie jeszcze tutaj kawałek informacji. Mógłbym się już ewakuować. Ale wydaje mi się, że jakby nie najtrudniej. Zestrzel co? Chopera? To jeszcze pies, o. Że właśnie, życie mam. Granata mu rzucę. Znowu przeładowanie. O, minigun fajny, tylko właśnie... O, rozleciał się, tak? Dobrze? Pieniądze są? I szacun na dzielni. Uuu. Co jest? Miliony monet. Nieskończoność będzie lecieć? Nie, już myślałem. Tutaj jeszcze trochę... Spadł, was. Dobra, spadamy. Odlatujemy. O, ale przyrobiłem teraz kasy, dobra. Czyli o to w tym chodzi. Czyli jednak warto zostawać. Nie jest takie głupie, jak myślałem. Master Yuri, siema. Że co to za pokemony? To jest Alien Hominid Invasion, najnowsza odsłona Alien Hominida. Całkiem spoko, zwłaszcza, że będzie kooperacja do 4 graczy, aż wydaje mi się, że na kanapowe rzeczy, konsolowe też, może być to świetne. Ja się bardzo dobrze bawię. Kolorowe, ładne, rozwałka. Luźna taka właśnie akcja, bym powiedział, niezobowiązująca. Jest taki... Super, super. Czemu tak mało skilla niby miałem? Skill issue. Dobra, zmieniamy tą brońkę. Mamy minigana, który jest całkiem niezły. Critical chance jest większy. Mamy... Human machine gun. Lepszy miotacz ognia. I te strzelby jakieś. Ale dobra, niech będzie ten minigun. Całkiem nieźle się sprawdzał. To przeładowanie jest trochę irytujące, ale no... Spróbujemy przeżyć. Idziemy tutaj. Kolejny atak. Na górze jest jakiś bonus w ogóle. Paczuszki są, patrzcie. I pendrive'y, pendraki. No, myślę, że dojdziemy do tego sztabu i zakończymy sobie wtedy to demo. Dobra, spoko. Do zobaczenia potem. Jas wilk. Co? Zaraz. To są pewnie główne cele. Co to? Ty! Zaraz. Dobra, nie da się tego zaatakować. O. Maczety. Kosy. Czyli jest ucieczka. Do góry? Jak to do góry? Raz zebrany jakiś klucz. Jo. I to nawet nie jest jakaś specjalna mapa. Taka konkretnie specjalna. Spadamy. O, pieniądze. Polskie 500+. O, przeładowanko. Tak właśnie myślałem, czy jak... Ach, granata rzuciłem, ale... Nie do końca się to udało. Ty, ale jak ja mam to... Zaraz. Co? Tak? Zginąłem, bo nie zniszczyłem dostatecznie szybko. I całe życie straciłem na to, patrzcie, pierwszy raz. No bo nie powiem, że nie, no jednak tym działkiem trochę ciężko trafić. Takie coś, jeszcze zwłaszcza... A nie, mam na dole amunicję, tak? Tak, dobra, czyli ten pasek, no ale weźcie w tym koło się, znajdźcie taki pasek. Znaczy, jak to mnie dotknie, to jest amen. Amen w pacierzu. No i gdzie on niby jest?
Tutaj, tak? Aha. Dotknął i koniec. Ty, kurde, głupie to jest, tak szczerze mówiąc. Ja nie zniszczę go tak szybko, żeby... Ale koniec levela akurat. A, i po prostu mnie ciągnie do góry. Spoko, do zobaczenia, Drafarel. Dziwny to był poziom. Wydaje mi się, że kompletnie nie na moją broń albo nie na moje obrażenia. Jakby, że to latało jeszcze. Gdyby było na ziemi, okej. Okay. Wydaje mi się, że można byłoby to ogarnąć. Ale latające takie gówno, że ja muszę przeładować, to tak szybko leci? Nie wiem, jak w ogóle tam to coś zniszczyłem, bo przypadkiem. Co? O, that's a mothership memory. Jakiś pendrak. I to w ogóle był zwyczajny poziom, co najlepsze. Tu jest jakiś bonus. Da się w ogóle oddalić tą mapę? Chyba nie. No dobra, ale my idziemy tutaj. My idziemy do sztabu, chcę zobaczyć po prostu, jak wygląda ten finał. Nie chcę tego przejść, chcę po prostu zobaczyć jak najwięcej. Kiedy koniec tego? Jeszcze cię trochę pomęczę, Nariko. Oraz. Bonusowy level. Dying won't end your run. Okej, okay, czyli śmierci nie zakończą tutaj rana. Trzeba zakończyć wszystkie fale w takim razie. No Jezu. Ile oni tego... No nie dadzą mi nawet rozkręcić tego karabinu, nie? O! Nowy subskrybent, pozdrawiamy na żywo. Nie załatwili, co teraz? A, to tyle. Ty, o, chyba jednak ten minigun nie jest dobry. Zanim on się rozkręci, ech, jest, nie podoba mi się. Tą strzelbę muszę teraz testować. A, czy to była super bonusowa runda, która nic mi nie dała w sumie. Mogę iść do metra, albo iść tutaj po pendraka. Dobra, na pewno zmienimy sobie ekwipunek. Minigun, byłeś fajny, ale zostało nam jeszcze do testowania właśnie strzelbunia. Większy zasięg ma. I inne jakieś kostiumy. Defense on kill. Podczas zabijania dostaje jakąś obronę, czymkolwiek to jest. Ale staty daje. Ruszamy tutaj. Ostatnie życie mi zostało, więc może albo mnie tu zabiją, albo w sztabie wroga mnie załatwią. To będzie, myślę, że dobre zakończenie. No, chyba, że to chodzi, że to trzeba skakać w tym. O, właśnie. Strzelba nawet fajna. One-shotuje to przede wszystkim. O Jezu, ten płotki. Tutaj jakaś regeneracja. Lucik, lucik, lucik. Czyli lucik, ja bym chciał przede wszystkim HP. Aż super pocisk, uwaga. Ach, nie naładowałem całego. Aha. Co to jest? Jakiś robot. A, trzeba je złapać. A, nie, do góry. A, co on, w locie? Co za ham. Dawaj tutaj, robotn. Nie da się przez tego przeskoczyć, ale chamstwo, nie. Ale, kurde, twórcy. No. Dobrze. A, jeszcze jeden, tak? Ten, co robił te płotki, musiał nienawidzić naprawdę. Dobrze. Yes. Uwaga. W dół. Rozwałka. No, co to? Granat. A, rzuciłem granata, tak? Cudownie. O, dzieciak. Co on tu ma? Tarcza? Ja bym chciał tarczę. A, zyskałem darmowe wzmocnienie. Dobra, też się nada. O,
No, strzelbunia fajna. Idziemy w lewo. Dostarczyć ten śmietnik, ja bym życie chciał. Naprawdę dałbym dużo za życie, bo... No, ty masz ten pancerz. Dobra, wystrzelę jej rakiet Sona. Mothership tutaj, nasz statek się cieszy, matka. Widzę, że bieganie na nich też jest OP. Muszę z tego częściej korzystać. No Jezu, to ten płotek. Nie mam jak przejść. Nie, naprawdę. No o, właśnie, na ten drony można też skakać. Ile jeszcze zostało? Jeden, o właśnie, specjalny agent załatwiony. Ale mało, mało tego zdrowia. Można już uciekać i chyba będę chciał uciekać. Jakieś pieniążki, lucik się znalazł, ale to trzeba po ptokach. No tak HP mi raczej na to nie pozwala zbytnio, albo ewentualnie blisko tego. O właśnie, to jakiś pendrive. Nie, za dużo tego, dobra, spadamy. Czy granata im pośle. Zawsze ludzie czytają Arctos, no zbyt dobry jest. Czyli zebraliśmy jakieś pendraki dla naszego statku matki. Dobra, ale teraz już chyba będzie finał. Sprawdzimy sobie jeszcze co tutaj z Kazikiem w kooperacji. O, ty, odblokowałem jakąś super brońkę. Pipa, pa, pipa, pipo. Tak, i można atakować tu, tu lub właśnie na sztab wroga. My sobie wybieramy to. Tu i najnowsza brońka to, uwaga, spreadshot. Lasery, zaryzykować? Ujo. Niby strzelba ma większego DPS-a. No dobra, zaryzykujemy. Jak coś, to zginiemy. To ma być wszystko testowo. Atakujemy sztab wroga i zakończymy pewnie ten odcinek i ogólnie właśnie tutaj to singlowe przygody. I jeszcze sprawdzimy to w koopie. Mam na plecach ten garnek. Śmieją się ze mnie, Boże. Dobre. A jak się przeładowuje? Czy to jest R? Tak, dobre. R można przeładowywać. Jezu. Same sekrety odkrywam w tej nowej grze. Ci są smutni. Szybko się przeładowuje, dobra. Przeładowanko. Ty, dobre to. A to tego, czy można przebić jego tarczę? Nie. Tarcza jest OP. A trzeba szybko dojechać. Widzę naprawdę ludzie, którzy mają sprawne palce. Pozdrawiamy. Granat naładowany i dawaj, dawaj, dawaj. Nie mam, właśnie, boję właśnie, że nie mam zdrowia, więc nie mogę sobie zbytnio pozwolić na jakieś takie akcje krzywe. Uuu, wybiło. A masz granata. No, dobrze wiedzieć, granat nie przebija się przez tarczę. Zakopię się. O nie, muszę przeładować akurat. Tu jeszcze kawałek tego śrubki. Dobra. Żyćko! Jest! Dawaj, dawaj! O nie, boss nadchodzi! O nie, co to będzie? Co tu? Mega bot! A ja mam takie średnią na niego broń, w sumie rozpryskową. Tą stęka. O, bomby jakieś. Gościu tutaj wskoczył. Czemu ten robot tak stęka? Nie.
Nie mam jak go nawet... O, Jürgen nagle się szybko tak obraca. Nie przejmujcie się, ja też nie wiem, co tu się zbytnio dzieje. A, bo to można w ogóle podnosić. Okej, HP mam jeszcze. O, skacz. I on pada w ogóle, ty, ja nie widziałem jego HP, dobrze idzie nawet. O. Yeah, enough kino. Misja ukończona. Tak, i nie można w demo dalej poza pierwszą misję. Okej, to fajne, fajne. Szczerze wam powiem, w kooperacji myślę, że też będzie jeszcze lepsze. Nie wiem jak was, ale mnie taki humor bardzo bawi. Oho, o nie, on był w pierwszej części, go pamiętam. W oryginalnym Alien Homin, taki Terminator. Było, było coś takiego. To co? Pancerze jakieś? Pff, w ogóle, że dzieci wpuścili... Jeszcze się spierdział. Dzieci wpuścili do bazy FBI. Dobra, lucik jakiś zabezpieczyłem. Kolejne pendraki. I co teraz właśnie? Kupa dupa ma się level 7, czyli expimy sobie dany rodzaj zapisu. Nagrody, nagrody. Papi, papi, pa, pa, pa. Stracony lód, zyskany lód. No dobra, kontynuuj. I co? Zabezpieczony lód, czyli rozumiem, że to już będę miał w każdej grze, tak czy nie? To jest dobre pytanie, czy na tym, tylko na tym save'ie, tak czy nie? To jest dużo jeszcze takich nieścisłości mniej więcej. Kolejny wzmacniacz, jo, szansa na kasę, o 40% więcej. No a tu pewnie inny gracz może wbić, nie? To miałby większy DPS, zakładam. Tutaj mam jeszcze 500 różnych innych broni. Dobra, sprawdzimy sobie ten następnym razem to. Ale co to teraz właśnie się stanie? Ready i co? Gdzie on poleci? Co to jest? Po co są te rzeczy właśnie, te pendraki, nie? Aha, i to jest poziom po prostu pierwszy, tak? Ukończony i niby to znowu chyba jest poziom pierwszy, bo nie można iść dalej. Dobra, ale tutaj zakończymy sobie właśnie tą, takie, że tak powiem, singlowe demo. Dziękujemy za uwagę, to był Alien Homint. Inwazja. Całkiem fajne. Zwłaszcza jak będzie w kooperacji, bardzo chętnie myślę, że nawet bym kupił i sobie pograł ze znajomymi lub nieznajomymi, bo można też grać normalnie przez internet. Tyle, dlatego tu robimy cięcie, jeszcze sprawdzimy, na pewno jeden odcinek będzie z grania w kooperacji, dlatego dzięki na razie za uwagę i do następnego, hej. Ciąg dalszy nastąpi.